Hej, cześć, siema wszystkim. To jest zestaw na Intelu za kwotę około 1800-1900 zł. To jest zestaw głównie pod rozbudowę, który teraz w grach sobie radzi całkiem średnio, ale w przyszłości, gdy ceny kart graficznych spadną, będzie to całkiem niezła maszynka do grania. Przejdźmy więc do zestawu. Procesor, jaki tu wybrałem, jest to Intel Core i3-10100. Ważne, żeby to był właśnie ten procesor 10100 bez litery F, ponieważ tamten nie posiada zintegrowanej karty graficznej, z której będziemy korzystać. Jest to procesor czterordzeniowy, 8-wątkowy. Aktywowany jest on 3,6 GHz. Maksymalnie w trybie turbo osiąga 4,3 GHz. Posiada zintegrowaną kartę graficzną, jaką jest Intel UHD Graphics 630. Jest to lepsza karta niż w poprzednim zestawie z Pentiumem. Tam był Intel UHD 610. Co jeszcze do samej grafiki, nie jest ona wcale taka najgorsza. Są niektóre gry, w które będziemy mogli na niej zagrać. Oczywiście nie będzie to 4K na Ultra. Będziemy musieli zejść z detalami, jak i rozdzielczością. Nie wiem, czy wspominałem, ten procesor kosztuje 561 zł. Płyta główna, jaką wybrałem, jest to MSI model B460M Pro. Jest to płyta oczywiście na socket 1200. Ma slot M2, co przyda nam się przy wyborze dysku. Na tylnym panelu mamy takie złącze jak DSAB, inaczej też są nazywane VGA, DVI, HDMI, złącze PS2 do połączenia klawiatury i myszki, złącze podłącza się z siecią, dwa porty USB 2.0, cztery porty USB 3.2 Gen 1 oraz wejścia z zintegrowanej karty dźwiękowej. Co ważne, wydaje mi się, w tej płycie ma tak naprawdę wszystkie albo większość wyjść graficznych, no może poza DisplayPortem, ale to można załatwić przejściówką, a tak będziemy mogli podłączyć większość, jak nie wszystkie monitory dostępne na rynku, bo jeszcze raz przypomnę, że będziemy w tym zestawie korzystali z zintegrowanej karty graficznej. Co jeszcze do samej płyty głównej, mamy niestety dwa porty na pamięć RAM, co w przyszłości może utrudnić się rozbudowę, ale wybrałem ilość pamięci, która wydaje mi się, że wystarczy na pewien okres. Nie będziemy musieli zaraz jej wymieniać. Płyta ta kosztuje 339 zł. Jeśli już mówimy o pamięci, przejdźmy do niej. Wybrałem dwa moduły o pojemności 8 GB każdy, czyli łącznie 16 GB. Wydaje mi się, że na chwilę obecną to jest wystarczająca ilość do takiego zestawu, czy nawet gdybyśmy dodali tutaj kartę graficzną, byłaby wystarczająca do grania. Jest to pamięć Crucial Batalistix. Taktowana jest ona 3000 MHz. Ktoś może powiedzieć, że to niewiele, ale na ten zestaw to i tak dużo, ponieważ procesor obsługuje maksymalnie taktowanie 2066 MHz. I to nie jest problemem, że pamięć jest szybsza, po prostu płyta zmniejszy jej taktowanie do tego obsługiwanego przez nasz procesor. Co jeszcze do samych pamięci, jak już wspominałem, są to dwa moduły. Opóźnienia tych pamięci wynoszą CL15. Nie jest to może najniżej, ale wydaje mi się, że to całkiem niezła opcja w tej cenie. I akurat, jak widzicie, tutaj wybrałem kolor tych pamięci czerwony, ale tylko z uwagi na to, że jest on kolorem najtańszym. Nie wiem dlaczego, w szyku dodałem i liczę cenę pamięci białych. Z jakiegoś powodu pamięci w kolorze czerwonym, które są tańsze, jest napis, że jest dostępne, ale ani w wyszukiwarce, ani to jak zaznaczymy, nie mogę dodać go do koszyka. Nie wiem, możliwe, że to jest jakiś bug, który tutaj na stronie nie jest uwzględniony, pomimo tego, że jest napisane, że jest dostępny, może po prostu faktycznie są na brakach. Ja liczę tą cenę tych, które są obecnie dostępne, które można dodać do koszyka, czyli pamięci białych, jednak należy zaznaczyć, że zestaw byłby nieco tańszy. I pamięci te, jak już wspominam o cenach, pamięć czerwona kosztuje 379 zł, a pamięć biała 405,68. Więc różnica w cenie jest. Jeżeli będziecie chcieli kupić jakiś zestaw, polecam sprawdzić, czy można dodać te pamięci czerwone do koszyka. Dysk, jaki wybrałem, jest to dysk, który już w niejednym zestawie u mnie na kanale gościł. Jest to dysk Kingstona A2000, pojemność 500 GB, wydaje mi się, że jest do takiego zestawu wystarczająca, zwłaszcza, że on nie jest w tej formie przeznaczony do grania, więc wydaje mi się, że 500 GB powinno wystarczyć. Jest to dysk oczywiście na M2, jest to dysk NVMe pod złącze PCI Express. Jego odczyt sięga do 2200 MB na sekundę, zapis do 2000 MB na sekundę i wydaje mi się, że tego zestawu w zupełności wystarczy, a kosztuje on 279 zł. Tutaj też taki dodam, że są tańsze dyski. Widziałem, że już poza 250 zł można kupić podobny parametrowo dysk, więc jeżeli ktoś by chciał zaoszczędzić, wtedy to już by z tymi pamięciami, z tymi pamięciami i z tym dyskiem byłby już całkiem zestaw za 1800, nie 1900 zł, ale
szczerze mówiąc, sam tych firm nie znam, nie miałem do czynienia z ich produktami, więc dlatego polecam tego Kingstona. Przejdźmy do zasilacza. Zasilaczki wybrałem, jest to Silentium PC Elementum E2 550 W. W zupełności wystarczyłby tu słabszy zasilacz, wybrałem 550 W pod rozbudowę. Jest to zasilacz, który ma certyfikat sprawności 80+. Sprawność tego zasilacza wynosi 88%. Z ważniejszych złącz posiada jedną wtyczkę 6+2 pin do karty graficznej oraz posiada jedną wtyczkę 6-pinową do karty graficznej, więc można tu podłączyć całkiem wydajną kartę graficzną. Oczywiście, jeżeli macie w planach kupić mocną kartę, nie będzie to karta powiedzmy pokroju GTX 1650 czy 1560 Super, tylko będzie to coś mocniejszego, to przemyślałbym to, czy nie wziąć jakiegoś lepszego zasilacza. Myślę, że to takich słabszych grafik wystarczy. Nie jest to też z pewnością zasilacz no-name'owy mowy i nie wspominam jeszcze chyba o cenie, kosztuje on 155 zł. Obudowa, jaką wybrałem, jest to Silentium PC Armis R1, ale tutaj tak naprawdę pozostawiam wam ten wybór. Możecie sobie wybrać dowolną obudowę w tym, czy może nawet w większym budżecie, wiadomo, zwiększy to koszt całego zestawu. Ja wybrałem tą obudowę, bo wydaje mi się, że to jest jedna z najtańszych, sensownych obudów, która nam się nie rozpadnie podczas składania zestawu. Może w tym budżecie też znaleźć obudowę z oknem, ale wydaje mi się, że przy tym zestawie nie mamy tu żadnej karty graficznej, nie mamy tu fajnego chłodzenia na procesorze, więc wybrałem tutaj opcję bez okna. Wy możecie sobie wybrać jak chcecie, pozostawiam wam to do wyboru, ja po prostu proponuję tą obudowę. Co do tej obudowy, na przednim panelu mamy dwa złącza USB 3.1, mamy czytnik kart pamięci oraz złącze słuchawkowe i złącze mikrofonu. W zestawie mamy jeden 80 mm wentylator, niewiele, ale dobrze, że cokolwiek dodali z wentylatorów. I przejdźmy do ceny, ta obudowa kosztuje 124 zł i 60 groszy. Cały ten zestaw z tymi nieco droższymi pamięciami i z tym nieco droższym dyskiem SSD kosztuje 1864,28 zł, więc w zaokrągleniu powiedzmy, że to jest 1900 zł, ale gdybyśmy wybrali te tańsze pamięci, tańszy dysk, udałoby nam się zejść do poziomu, który moglibyśmy już zaokrąglić do 1800 zł. Będzie też zestaw na AMD w tym budżecie. Z pewnością pod względem zintegrowanej karty graficznej będzie on lepszy. Jeśli chodzi o sam procesor, wydaje mi się, że on będzie nieco słabszy, ale ogólnie sumarycznie w grach pewnie będzie lepszy, ale co będzie w zestawie na AMD, to będzie w innym filmie. Co do jeszcze takiej wydajności w grach, wydaje mi się, że w grach takich jak GTA 5, CSGO, czy na przykład FIFA 20, czy Sims 4, będzie można w nie grać i będziemy mieli chociaż te 30 FPS-ów. Wiadomo, nie na jakichś dużych ustawieniach, nie na jakichś rozdzielczościach wysokich, ale będzie to do osiągnięcia. I ten komputer tak naprawdę składam, robię ten film, bo to jest głównie komputer budowany z myślą o tym, że tu się jakaś pojawi karta graficzna i będzie można zamienić ten komputer w komputer do grania, bo na razie to jest głównie komputer biurowy, na którym można w coś pograć. W tym filmie byłoby to tyle. Jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. To by było na tyle. Cześć.